W lokalnych mediach naszego regionu takiego programu jeszcze nie było. Radio Tczew zaprosiło do współpracy inne redakcje, by wspólnie omawiać najważniejsze i najciekawsze sprawy dotyczące tczewian i mieszkańców Kociewia. Na każdą audycję zapraszani są trzej goście, przedstawiciele mediów zajmujących się sprawami lokalnymi. Oprócz prowadzącego redaktora z Radia Tczew pojawiać się będą rotacyjnie dziennikarze Radia Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego Polska The Times, Gazety Tczewskiej, portalu tyczy.pl i telewizji Tetka Tczew. Gospodynią programu, zarazem pomysłodawczynią opinii jest Marta Iżyk. Opinie w Radiu Tczew powstały po to, żeby zapełnić taką lukę, która powstała przez to, że nie było przestrzeni do wymiany poglądów przez dziennikarzy, żeby było takie miejsce, gdzie można się spotkać i swobodnie porozmawiać, ale też po to, żeby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jakie tematy w mieście są najważniejsze, co jest najważniejsze, co najważniejszego dzieje się w mieście. I mamy takie sygnały, że to rzeczywiście było potrzebne, bo słuchacze już do nas piszą, dzwonią do nas, chcą uczestniczyć, współuczestniczyć w tym programie, więc mamy nadzieję, że tak pozostanie i że tych opinii będzie więcej. Audycja jest cykliczna. Opinie pojawiają się na antenie w każdy poniedziałek rano po godzinie 9 po serwisie informacyjnym i trwają blisko godzinę. Tak naprawdę mamy rzadko okazję, żeby się wygadać, tak? Najczęściej pisząc artykuł musimy pisać zwięźle, w taki sposób jasny, informacyjny, obiektywny, a miejsca w gazecie na komentarze, no często prywatne, tak? Jest niewiele, a taka audycja daje okazję, żeby zabrać głos, żeby przedstawić swój punkt widzenia. To jest naprawdę bardzo, bardzo wartościowy pomysł. Ja bardzo cieszę się na ten program, bo mam nadzieję, że wynikną z niego jakieś ciekawe dyskusje, które będą miały również przełożenie na to, co dzieje się w naszym mieście. Chodzi m.in. o poprawę jakości życia, bo być może decydenci, samorządowcy usłyszą tutaj nasze dyskusje, usłyszą żądania często czytelników, internautów, bo przecież o nich też będziemy rozmawiać, a to przełoży się na to, jak się żyje w Tczewie. Możemy się wymienić poglądami. Nie zawsze na to czas, tak? W tej codziennej bieganinie mamy mało okazji, żeby tak na pół prywatnej stopie się spotkać, a taka forma spotkania, taka forma audycji daje możliwość właśnie wymiany poglądów, dowiedzenia się czegoś innego, bo nie każdy ma monopol na prawdę, tak? Zawsze druga osoba może wnieść coś ciekawego i taki ferment intelektualny jest zawsze w scenie. W pierwszych opiniach podsumowaliśmy rok 2017 i rozmawialiśmy o roku 2018, bo rok wyborczy przed nami, będzie się działo bardzo dużo. Mam nadzieję, że mieszkańcy też będą sugerowali, o czym chcą posłuchać.